W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witajcie. Chciałbym się z wami podzielić wersetami biblijnymi, które zostały wyznaczone na dzisiaj. To są fragmenty, które mówią o pewnej naszej przypadłości. Mianowicie o tym, że często próbujemy być, staramy się być, albo uważamy, że jesteśmy może nie najmądrzejsi, ale że wiemy lepiej. Posłuchajcie, co napisał prorok Izajasz. O, jak przewrotni jesteście! Tak, jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: on nic nie umie. Natomiast apostoł Paweł w liście do Efezjan jeszcze napisał: jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Lubimy często dawać dobre rady, podpowiadać innym, jak mają żyć, jak jest lepiej, mądrzej, że nie tak powinni robić, a tak powinni robić, bo tak jest rozsądniej, albo tak jest lepiej, albo my uważamy, że tak się powinno robić. Tylko czy to rzeczywiście zawsze są dobre rady? Czy wszystkie nasze wspaniałe pomysły potem się realizują? Często nawet mamy tak, że sami sobie nie potrafimy poradzić ze swoimi problemami, rozwiązać swoje trudności, natomiast doskonale wiemy, jak powinni robić to inni. Ale mało tego. Często nawet mamy tak, że uważamy, że lepiej wiemy, jak żyć, również od tego, co mówi nam Pan Bóg. Że uważamy, iż Pan Bóg nie do końca wie, co dla nas jest lepsze. Że my znamy siebie i lepiej wiemy, co dla nas jest dobre, a co nie. Próbujemy Pana Boga pouczać albo udawać, że nie wiemy, co Pan Bóg nam mówi, bo sami wiemy lepiej, jak poradzić sobie ze swoimi problemami, ze swoim życiem, jak rozwiązać różne trudności. Apostoł Paweł pokazuje, że wcale tak nie jest, że jesteśmy jego dziełem, Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. On nam wskazał, w jaki sposób powinniśmy żyć i w jaką stronę powinniśmy iść. Że powinniśmy naśladować Chrystusa, bo On pokazał nam najlepiej, jak być dobrym świadkiem Bożej sprawy. Jesteśmy, przyrównując się do obrazu, którego użył Izajasz, niczym glina. Bóg z nas ulepił pewne naczynia. Jesteśmy Jego stworzeniem. I On wie, jak żyć. On wie, w jaki sposób lepiej żyć tak, żeby nasze życie dawało dobre owoce. Słuchajcie, myślę, że wielu z nas kupowało meble w pewnej firmie, która daje taką dosyć prostą instrukcję tego, jak coś ułożyć. Albo układaliśmy klocki Lego według konkretnej instrukcji, jak ułożyć ten zestaw. Kiedy próbujemy zrobić to sami, nie zaglądając do instrukcji, może być coś podobnego, ale jest też szansa, że kompletnie zepsujemy to, co miało być zrobione. Pan Bóg dał nam instrukcję obsługi do życia. Pokazał, w jaki sposób możemy sobie ułożyć życie, żeby to życie było pełne, pożyteczne i żeby było spełnione. Posłuchajmy Pana Boga. Zajrzyjmy do Ewangelii i do tego, w jaki sposób Jezus zrealizował to zadanie w swoim życiu i jakie mamy podpowiedzi w Piśmie Świętym do tego, jak żyć, żeby nasze życie było pełne i żeby nabrało charakteru. Tego wam życzę, sobie tego życzę, byśmy wsłuchiwali się w Boży głos i żyli zgodnie z tym, czego On nas uczy, bo w Chrystusie Jezusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Amen.